polowanie o 9 rano. 9:49, a my dopiero pod Cimami. Tutaj na podejściu. Więc po 10 się wbijemy w drogę Komiciego, czyli biegnąca tu prawym skrajem środkowej Cimy, Cimy Grande. No i jesteśmy pod Cimą Grande. Trochę po godzinie 10. Tu widać, jaki jest przewis na tej drodze. Tu właśnie na mnie teraz kapie woda i kapie jeszcze 20 metrów za mną. Pięknie. Tu kiedyś robiłem drogę, nazywa się Hasselblander. Zaczyna się tu, tu idzie tu, 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 tu. Zajęła mi z Jędrkiem Baranowskim 13 godzin do końca drogi i po 16 godzinach czy 17 dotarliśmy z powrotem do auta na parkingu. Bardzo fajna wyrypa. No, była to poważna droga. Mam nawet filmik na kanale, jest z tego przejścia. Ale było to na tyle poważne przejście, że zdecydowaliśmy, że nie bierzemy GoPro, więc jest nagrane parę ujęć tylko i wyłącznie z telefonu. Ale nie myliliśmy się. Bardzo fajna, poważna droga. Jak widać, po niezłych okapach. No, pięknie. No, a my startujemy teraz tam, z prawej. Tak, 5 lat temu to tędy startowaliśmy. Czy to było już 6 lat temu? No, chyba dawniej. Hasselblanderem to tutaj. Tu przez ten okapik do pół i w lewo mocno. Trudne. Trochę mokro jest, widać. Czarne zacieki, szkoda. 10:25. Rozpoczynamy wspinaczkę. Trójkowe trudności w takiej oto rampie. Po pierwszych 30-40 metrach platforma i mały prożek spiętrzający. Cały czas, przynajmniej ja, idę w adidasach i w rękawiczkach. Śladów magnezji brak. Ale nikt tu nie magnezjuje normalnie chyba. Jesteśmy nad progiem. Tu właśnie skończyła się nasza 40-metrowa lina. A my mamy trzymać się czarnego. Czyli tu idziemy w lewo. Tu fajny blok skalny na ewentualne stanowisko, jakby to ktoś chciał. Jednak na lotne idziemy. Co prawda jeszcze bez przelotów. Ale ten by nam zagiął za bardzo sznur. Przelotem okazał się mikrofren. My nie będziemy tu sobie na pewno prostować tego. Wyjdziemy, jak Bozia dała, po obejściu, po najłatwiejszym terenie. Nawet lito. O, tu tabliczka, pewnie tu ktoś umarł. No, 64 roku. Fajnie. Ale szkoda chłopa. Oj, widać stan. Dwa spity, dwa haki stare. No. I pierwsze trudne miejsce nad stanowiskiem z dwóch haków. Nad półeczką. No i koniec trawersu w lewo. Tu niebezpiecznie, bo jak się na lotnej stoi, tam kamienie polecą. Mi się udało nic nie zrzucić, ale trzeba mieć świadomość tego, że bardzo łatwo jest coś zrzucić. Pierwsze stanowisko. No i tu zakończymy lot tą, bo po tych przegięciach nie warto próbować. Coś tu jest. Dobra, są klamy.
No są fajne klamy teraz. Ale śmieszny kamień. Zobaczysz. No i stanowisko po 7 minus i dalej w zacięcie. Prawdopodobnie tamtędy trzeba iść. No i tamtędy idziemy. Tu zafiksowana lina na Micro Traction. Właściwie na nowym przyrządzie. Cześć, witam w filmie z Comici di Mali na Cima Grande. Niestety podczas naszego przejścia mieliśmy do dyspozycji tylko popularne schematy, które są mocno orientacyjne. Dlatego zamieszczam w opisie tego filmu link do naszej strony, gdzie znajdziecie mój schemat do tej drogi z zaznaczonymi stanowiskami w bardziej optymalnych miejscach, czyli niewymuszających wiszenia na trzech blisko stuletnich hakach w lufie. Polecam. Aktualnie widzicie na filmie, jak uciekam w prawo z zacięcia na końcu tego wyciągu. Taki schemat przebiegu linii powtarzał się na tej drodze wielokrotnie, więc jak pójdziecie fleszem na Comiciego, zapamiętajcie sobie, by nie próbować prostować zacięć do samego końca, tylko gdy te robią się ciut trudniejsze, poszukać ucieczki z nich na płytę. Była ucieczka. Mi się zaczęło przewieszać to zacięcie po takich ząbkach, nie najgorszych. Ała. No to jeszcze raz, od półki tam na dole ze stanowiskiem idziemy odszczeloną ryską wymagnezjowaną w lewo, lekko, cały czas do góry właściwie, lekko w lewo, aż do stanowiska, fajnego stanowiska z czterech haków. Potem idziemy lekko w prawo, minimalnie lekko w prawo do ewidentnego zacięcia, z którego, jak się zaczyna przewieszać, tu się zaczyna przewieszać na mojej wysokości, uciekamy po takich ząbkach w prawo. Fajne są te ząbki, pozytywne. No wiadomo, jak to kurde w Dolomitach wszystko się rusza, ale jest spoko. Rusza się, ale nie spada. No i tu na tej półce najpewniej będzie stanowisko. My mamy linę 40-metrową, tam właśnie zostały 4 metry, mi 6 metrów zostało do stanowiska. Mam Micro Daco Tractiona, czyli Rock'n'Rocka, czy jak się to tam nazywa. No i idę se do góry teraz ostatnie 6 metrów po tym terenie, czy jakieś 3-4 metry na lotnej trzeba przejść. Szkoda, bo na pierwsze 3-4 metry są trudne. Jak już parokrotnie mogliście usłyszeć, my zabraliśmy na wspin dwie 40-metrowe połówki liny. Zdecydowanie mogę polecić taki wybór wszystkim ogarniętym zespołom, które chcą postawić na szybkość i wygodę podczas tego przejścia. Powiedz, jak zaczniesz się wspinać! Jednak jeżeli czujecie strach przed odrywaniem się na lotnej od stanowiska, zdecydowanie wystarczą wam dwa 50-metrowe kawałki liny. Jest tam. Hura. Dobra, to idę. Na 11 możesz pomarańczowy hak. No wiem, ale pytanie, czy jeszcze nie dalej w lewo. Widzisz haka pomarańczowego? Tak. Piąty wyciąg, po którym teraz się wspinam, na schemacie jest zaznaczony jako biegnący po niestabilnej, odszczelonej płycie i faktycznie był nieco kruchy, zwłaszcza na dolnym trawersie w lewo. Tu jest krucho.
Powyżej kruchego trawersu w lewo na piątym wyciągu wchodzimy w zaciątko zaczynające się nad małym żółtym okapikiem, nad którym skała jest już nieco lepszej jakości. Na samym końcu tego zaciątka uciekamy oczywiście lekko w prawo na płytę, nad którą znajdziemy stanowiskową półkę po piątym wyciągu. Mały chlęt głęboko będzie czerwony. Szósty wyciąg najlepiej zrobić taki krótki, gdyż ma on za zadanie podprowadzić nas jedynie pod trudniejszy siódemkowy minus wyciąg siódmy. Jest te ptasie gniazdo tu. Tak? No jest. Tu, pod nogami, tu jest taka dziura wielka. Też go. Bo na schemacie jest wysoko z lewej narysowane, a tu jest po prostu pod nogami z lewej. Siódmy wyciąg zaczynający się z półki z ptasim gniazdem polega na przetrawersowaniu z pierwszego do drugiego małego zaciątka po krawątkowej płycie w prawo. Let's
8 wyciąg jest kruksem całej drogi, a jego trudności wycenione są na całe 7. Startuje on stopniowo wywieszającym się delikatnym zacięciem, które powoli nabija bułę. Następnie udajemy się w prawo na płytę, którą wspinamy się aż do następnego zacięcia, którym to kontynuujemy wspinaczkę, cały czas posiłkując się chwytami i stopniami znajdującymi się na płytce o nieco jurajskim charakterze po lewej. Tak oto dojdziemy właśnie do stanowiska po najtrudniejszym wyciągu na całej drodze. No tu jest stan, ale to na pewno nie tu, bo tu jest tak wiszące stanowisko, a tam wyżej jest półka, to pewnie na półce będzie stan. Ten przelot, a potem już z lewej. Prawo ręka, tak jakiś ząbków, ale lewo ręka zupełnie z lewej są takie odciągi. 1,5 metra z lewej. Po prostu tak ukrzyżować się trzeba. Tak, dokładnie tam. Tak. Dosyć dobry nawet. I bardzo ważna rzecz, kluczowy faker w połowie płyty jest. Bardzo fajny faker, nawet dwójka można powiedzieć. A fakier rzeczywiście był. Fajny, nie? Jak rozpaczę na wysokości klaty go mam. Jak go udało mi się znaleźć, to na początku go nie widziałeś, to myślałem, że bardzo trudne będzie to. Dobra. Kurwa. No ale według mnie to było 7 minus. I teraz było 7. I teraz będzie 6. No chyba tak, bo my są na szarym. Ewidentnie my są na szarym. Po lewej ma być żółte, no to tu pasuje. A jeżeli nie, no to jest jedynie jeden wyciąg różnicy. I 6 plus. Wydaje się, że w prawo, nie? W prawo skos. W prawo skos. Tam będzie rozdzielnia, nie? To jeszcze może być ten siódemkowy wyciąg. Małym zaciątkiem. Do dużego zaciątka i do dużego żółtego dachu. Climb to next step. Nie, oj, jeden wyciąg został. Widzisz, 26 metrów do póły. Patrz, tata. Na pewno. Widzisz, bo my teraz zrobili, ten zrobił wyciąg dotąd i tu są my, nad małe zacięcie, czyli to i potem duże zacięcie z prawej, pokrywające się, widzisz? Ewidentnie pokrywające się i potem wyjście tu na wielka półka, czyli to szara rysa. Miejmy nadzieję, że to jest już koniec. Potem jest 4 plus, 4, 3, 3, 4. Po trawersie kolejny zaciąg. 9 wyciąg po paru ruchach w górę prowadzi trawersem w prawo, gdzie miniemy żółty okapik, nad którym skała zacznie zmieniać stopniowo swój kolor na bardziej szarawy. Do następnego stanowiska, znajdującego się w połowie ściany wielkiej cimy, doprowadzi nas charakterystyczna szara rysa.
moje skuła. Jeszcze 6 metrów będzie kuła. No, po analizie topo i konsultacji z asekurującym partnerem idziemy wariantem w lewo oryginalnie, czyli łatwiej. No i stanowisko albo tu z tego haka, albo jeszcze wyżej. I wyjście szarą rysą. Stanowisko chyba oryginalnie tam się robi. Ale tu jest większy komfort psychiczny, mimo że o wiele więcej sprzętu było trzeba zużyć, ale jest fajna puła. A tu dalsza część drogi. No i tak oto wygląda pierwszy wyciąg nad półką za 4+. Ale jest to wiadomo, harde 4+. No i to jest to miejsce za 4+. Z plecakiem na lotnej łatwo nie jest. No, mówię, w Polsce to by miało 6. No i zrobiło się już łatwiej. Czyli tam to było miejsce. To spiętrzenie zaraz nad pułą to było 4+, a tu jest już teren czwórkowy. Tu powinno być stanowisko, kominek. Tak, czyli w tym miejscu kończy się wyciąg, który ma 40 metrów od puły i ma on 4+, a nad nami jest wyciąg o trudnościach 4. I zaczyna się kominkiem, tak jak w polskim schemacie jest. No dobra, jestem teraz w kominku na drugim wyciągu nad pułą po 40-metrowym wyciągu, który się kończy tutaj. No i kominek, żeby było ciekawie, jest różowy w środku. Bardzo fajny różowy kominek. No i asekuruję dalej na lotnej. O, zaraz obok mnie było stanowisko świetne. Dolomity. O, idziemy do wielkiej puły. Powyżej wypłaszczenie i wielka puła. W październiku może być śnieg, a właściwie lód. No i stan. No i ciśniemy kolejny wyciąg po przejściu do prawego zacięcia pod czarnym okapem na lotnej. Jak na razie jest spoko, jak najbardziej wygląda. No i cały czas ten piątkowy wyciąg bardzo ładny jest. Trzeba przyznać, że ja wpinam się do samych haków. Kości friendów to ja nie używam wcale. O, magnezja nawet. Ktoś tu był. Joda, wszedłeś na wprost, ale po śniegu jest łatwiej.
plama. Sobelek? Można zjeść seloda. To jest! Okej. No i wyjście z komina. Pod daszek. No, pewnie w lewo. Choć magnezja jest jeszcze tu, ale wyżej nie ma. Ale pewnie w lewo. Tu pewnie. O, i przed trawersem jednak stanowisko. Bo ten trawers jest straszny po prostu. Krótko zacięcie, zaraz nad stan. I w lewo. Trawers. Bardzo eksponowany. No i tu chyba w połowie tego trawersu trzeba zejść. Więc schodzimy. Jak już słyszeliście, na eksponowanym 15 wyciągu poprowadziłem linę przez obniżenie na trawersie w lewo. Jak się później okazało, nie było to konieczne, gdyż mój partner poinformował mnie, że on jedynie zszedł niżej, by wyciągnąć moje przeloty i kontynuował wspinanie mniej więcej na tej samej wysokości. W starych schematach, które mieliśmy pod ręką, były również zaznaczone takie opcje przebiegu tej drogi. Więc życzę Wam dobrych decyzji. I na końcu trawersu jest stanowisko z trzech haków i pętlami. Idziemy prosto do góry. Ja wolę tam nie wisieć, więc lepiej wydaje mi się wyjść sobie tutaj na póły i w jakimś komfortowym miejscu, a nie takim eksponowanym, założyć ten stan. O, to już chyba półki końcowe. O, i ciśniemy na lotnej. Jesteśmy jakieś 5 metrów nad końcem przedostatniego wyciągu i teraz prawdopodobnie jestem na ostatnim wyciągu i tam jest już puła. Widać ten wielki trawers, na którym się kończy nasza droga. Została jakieś 15 metrów. Wiadomo jak to na lotnej. Trzeba mocną linę ciągnąć. Na takie chwile właśnie noszę prusika przy woreczku na magnezję. Wiecie czego wykorzystać. Woreczek jest zbackupowany. Karabinkiem. No, szpej się już diametralnie, drastycznie kończy. Ostatnie metry, hura! Jak widać, rzadko przeloty, ale jest łatwo. Gdzieś tam jest mikrotraction, czy tam tak. Więc lot na powolutku. I ostatnie meterki. Trzeba tak stanąć, żeby śnieg nas nie zmoczył. Podsumowując, droga zajęła nam 8 godzin wspinania klasycznego OSM. Bardzo polecamy tą drogę. Sporym ułatwieniem były wyraźne ślady magnezji na większości trudniejszych wyciągów. Na zejście, na parking trzeba sobie zarezerwować przynajmniej 3 godziny, gdyż zjazdy przeplatane fragmentami schodzonymi z cimy były naprawdę trudne orientacyjnie w nocy. Nawet mimo tego, że byłem tam już drugi raz w życiu.
Tu alpinizm na całego teraz będzie. No, załóż, załóż. To wygląda jak to się pisze. Musimy iść w prawo aż do kopca. No tak to wygląda, nie? Zobacz. Czyli koniec półki, ściana południowa. Wejście z dróg zrobi 37. Koniec to półka. No, wydaje mi się, że tu jest miejsce na biwak i my jak chcemy dojść do zjazdu, to musimy iść jeszcze w prawo aż do kopczyka. Coś tu było kiedyś. O, świetnie. No, zejdź co. Jest łańcuch.